Ilse Koch, znana również jako Suka z Buchenwaldu, żona komendanta obozu koncentracyjnego Buchenwald, słynęła z okrucieństwa i sadyzmu wobec więźniów. Najbardziej lubiła tych z tatuażami, kazała zapisywać ich numery obozowe, by pozyskiwać z nich skórę do swoich makabrycznych kolekcji. Robiono z nich oprawy książek, abażury, torebki, a nawet rękawiczki. Lubiła jazdę konną, często wpadała na więźniów z rozpędem, tratując i łamiąc ich kości. Uwielbiała patrzeć, jak SS-mani biją ich. Budziła ogólne przerażenie nawet wśród załogi obozu. Gdy jej męża przeniesiono do Majdanka, bez ograniczeń oddawała się też alkoholowym nocnym ekscesom, które kończyły się seksualną orgią z SS-manami. Po wojnie, dwukrotnie aresztowana i skazana, powiesiła się w 1967 roku w więzieniu Aichach.